Premier wbił szpilę Tuskowi. Mówił o harataniu w gałę premier Mateusz Morawiecki o poprzednikach. Nie można haratać w gałę, gdy po ulicach biegają bandyci w białych kołnierzykach. Nie można haratać w gałę, gdy po ulicach biegają bandyci w białych kołnierzykach, zarzucił poprzednikom premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dzięki działaniom rządu PiS wpływy z VAT wzrosły o ok. 100 miliardów złotych. Premier zaznaczył, że to mocne słowa, ale unaoczniające, kto się czym tak naprawdę zajmował. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warsaw Enterprise Institute, Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich. Przemawiając do uczestniczących w konferencji przedsiębiorców, przekonywał, że przed dojściem do władzy Zjednoczonej Prawicy, w pewnych aspektach funkcjonowania naszego państwa w czasach tego Eldorado VAT-owskiego, bardziej przypominaliśmy Republikę Bananową niż normalne państwo. Czy chcemy żyć w takim państwie? To mocne słowa, ale unaoczniające, kto się czym tak naprawdę zajmował. Czy chcielibyśmy żyć w takim państwie, gdzie bandyci sobie hulają po ulicy, strzelają, przypadkowo, albo nieprzypadkowo kogoś zabiją? Pytał retorycznie, odpowiadając, że tylko przestępca może chcieć takiego państwa. Ocenił, że przestępcy w białych kołnierzykach i mafie VAT-owskie zachowywały się dużo gorzej, bo były niewidoczne, a na ich działalności traciło całe społeczeństwo. Nie można haratać w gałę, jak tam gdzieś po ulicach biegają bandyci, czy z pistoletami, czy w białych kołnierzykach. Nie można, bo wtedy tracimy na tym wszyscy, wtedy padają całe branże. Wtedy obywatele zadłużają się, wtedy nie mamy mocy inwestycyjnych. Wtedy cała gospodarka, polityka fiskalna, regulacyjna, monetarna, inwestycyjna, biznesowa, cała polityka gospodarcza kuleje. A my tego nie chcemy, podkreślił premier.